Trzeba się zastanowić dobrze dwa razy, zanim się założy pasiekę. Hej, w związku z tym, że bardzo często mówię o tym, dlaczego warto zostać pszczelarzem, to pomyślałem sobie, że wypadałoby, żeby powiedzieć też, dlaczego nie warto zostać pszczelarzem. I jest kilka powodów, dla których trzeba się zastanowić dobrze dwa razy, zanim się założy pasiekę. I nie jest to w sumie po to, żeby zniechęcać, tylko po to, żeby to dwa razy przemyśleć i świadomie wejść w to opiekowanie się żywymi stworzeniami. I pierwszym powodem są oczywiście pieniądze. Niektórzy mówią, że pszczelarstwo się opłaca, a innym się nie opłaca. W dużej mierze to zależy od umiejętności. I na początku te umiejętności będą nieco mniejsze, więc i nie będzie też zarobków na miodu, bo tego miodu będzie po prostu mniej. Więc trzeba się przygotować na to, że na początku trzeba będzie dokładać. Zwłaszcza, że ta początkowa inwestycja jest dosyć spora, bo ulu z rodziną kosztuje około 900-1000 zł. No i do tego jeszcze dochodzi sprzęt ten dużo droższy jak miodarka. Można to odłożyć sobie na rok później od rozpoczęcia zakładania pasieki, ale cały czas trzeba mieć na uwadze, że ten koszt wejściowy jest dosyć spory, a ewentualny zwrot przyjdzie dopiero po jakimś czasie, po dwóch, trzech sezonach, kiedy już zaczniemy trochę więcej wiedzieć. No a już taka realna wartość to może przyjść jeszcze później, w zależności od tego, jak szybko będzie przebiegała Twoja nauka, czy będziesz mieć jakiegoś mentora, czy nie, czy do wszystkiego będziesz musieć dochodzić samemu albo samej. Kolejna kwestia to urządzenia. To nie jest tak, że kiedy jest już się pszczelarzem przez jakiś czas, to urządzenia nie bolą. Nadal bolą. Po prostu nie myślimy o tym już później przez cały dzień, nie puchniemy aż tak bardzo, ale te urządzenia nadal bolą. I nadal się zdarzają. To nie jest tak, że to teraz to są nasze pszczoły, to one są do nas przyzwyczajone i nie będą nas w ogóle żądzić. Owszem, są rodziny bardziej łagodne, na takich nam zależy, ale mimo to może się zdarzyć tak, że albo się trafi rodzina bardziej złośliwa, albo po prostu nawet przy tej łagodnej rodzinie mogą się zdarzyć urządzenia. Więc jeśli ktoś nie ma w sobie gotowości na to, to też jest pewien problem. Kolejna kwestia to zdrowie, a właściwie zdrowie kręgosłupa pszczelarza, pszczelarki. Bo pszczelarzenie wiąże się z dźwiganiem 20 albo 20 kilku kilogramów. Co prawda nie jest to za każdym razem, ale jest to kilka razy w roku, a jeśli mamy większą trochę pasiekę, to tych dźwignięć jest dosyć sporo. Więc trzeba mieć pewną gotowość na to, żeby to trochę dźwigać. Osoby, które już w młodym wieku miały bardzo dużo uli, narzekają na bóle kręgosłupa. Da się to zminimalizować mniejszymi korpusami, zmniejszaniem tej wagi, ale i tak trzeba mieć na uwadze, że to jest jakiś tam problem. Dlaczego jeszcze nie warto zakładać pasieki? Dlatego, że z jednej strony to ma nas relaksować i tak jest, ale z drugiej strony to też jest stres, bo kiedy nam nie wychodzi, no to się stresujemy, bo kiedy mamy zimę, kiedy są wichury, to też stresujemy się. Więc to też trzeba wiedzieć, że pszczelarstwo to nie jest tylko tak, że idziemy sobie do pasieki, pszczoły same robią miód i niczym się nie przejmujemy. To jak każdy inny zawód, jak każde inne hobby, ma jakiś tam element stresu. Niektórych to mobilizuje, niektórych to deprymuje. Niektórych to mobilizuje do dalszej nauki i to jest kolejny powód, dla którego dla niektórych nie jest dobrym pomysłem zakładanie pasieki. Jeśli ktoś nie chce, nie lubi się uczyć, nie jest otwarty na nowości, na nowe rzeczy, to nie jest dobry pomysł, żeby zakładać pasiekę, bo tak naprawdę jak się zakłada pasiekę, no to trzeba się cały czas uczyć. Rozumiecie? Trzeba się cały czas uczyć. I niektórzy po prostu tego nie chcą. I później z wynikami jest różnie, bo ta podstawowa wiedza jest potrzebna, ale na start, bo później z każdym rokiem potrzeba tę wiedzę rozwijać po to, żeby być coraz lepszy w swoim fachu i żeby jak najmniej przeszkadzać pszczołom. No i jest to zobowiązanie, bo to nie jest tak, że my sobie kupimy pszczoły i one sobie będą same tam siedzieć w tych ulach, bo powinniśmy do nich zajrzeć raz na tydzień, może raz na 2 tygodnie. O tym trzeba pamiętać, bo wtedy, jeśli się chce wyjechać na wakacje, to nie w każdym dowolnym momencie. A jeśli już chcemy wyjechać, to trzeba sobie zaplanować, kiedy to zrobię, albo
jakie muszę zrobić prace w pasiece, żeby móc w tym i tym terminie wyjechać na wakacje. Więc z tym zobowiązaniem wiąże się układanie swoich planów pod pasiekę. Do tego mógłbym jeszcze dołożyć coś, co jest deprymujące, czyli rozmowy z pszczelarzami, zwłaszcza w sytuacji, kiedy jesteśmy na początku naszej drogi i rozmawiamy z jednym, on mówi nam jedno, rozmawiamy z drugim, on mówi nam coś innego. Jak to jest możliwe, skoro mamy te same pszczoły? No jest możliwe, bo każdy ma różne podejście, natomiast kto ma właściwe podejście, weryfikują jego wyniki w pszczelarstwie, czyli to, czy ma rodziny zdrowe, silne, czy nie. Jeśli mimo to chcesz założyć pasiekę i masz jakieś pytania, to możesz po prostu do mnie napisać. Na dole masz podanego mojego maila, to jest piotr@pasiekasmakulskich.pl. Jeśli masz jakieś pytania, to śmiało.